Dzień dobry moi drodzy, witajcie. Dzisiaj zaprezentuję wam coś zupełnie nowego, coś na co czekam i coś co jeszcze nie miało swojej premiery. Właściwie to co wam zaprezentuję to jest demko dostępne tylko dla prasy. Zoria Age of Shattering. Giereczka wystartowała na Kickstarterze i za jakiś czas pewnie będzie można sobie w nią więcej pograć. Ja mam demko przedstawiające kilka elementów gry i za chwilę wam to zrobię, ale czym jest Zoria? Moi drodzy, Zoria jest to klasyczny, taktyczny RPG w stylu Baldura, w stylu Original Sins, także coś, tytuły, które pewnie fanatycy gatunku kojarzą, ale i nie tylko. Jeżeli chodzi o samą Zorię, jest, tak jak wspomniałem, to taktyczne RPG skupiające się na drużynie, czyli będzie elementy zarządzania drużyną, czy będzie zarządzanie relacjami między nimi, jeszcze tego nie wiem, zaraz odpalimy i się sprawdzimy. Z tego co wiem, przenosimy swój, mamy ze sobą części do rozbijania obozu, w każdym momencie na mapie możemy rozwinąć obóz, więc jest jeszcze jakiś element takiego mikro zarządzania. No cóż, moi drodzy, będziemy startować po prostu i zobaczymy, co gra ma nam do zaoferowania. Nie ma co tutaj dużo biadolić. Spora ziemia. Witamy w Zoria Age of Shattering. Build, w który zagrasz, to jest alfa, więc jeszcze wiele rzeczy może się zmienić. Mogą być jakieś bugi i jakieś nieprzemyślane rzeczy. Standardowo. Kolejna bezsenna noc w świecie dziewięciu zapomnianych. Każda armia, nieważne czy silna czy słaba, ma swojego lidera. Słyszysz skauta zanim go zobaczysz. O, z pewnością przynosi mi złe wiadomości. Mów, czego się dowiedziałeś. Nie znaleźliśmy żadnej drogi, mój panie. Elioanie zabezpieczyli tę ziemię bardziej niż się... ciaśniej niż... prawe dziewicy. Dobra, rozumiem. Coś jeszcze? Czy wiemy, czego oni tak pilnują? Nie, mój panie. Prawie zginęliśmy, aby się dostać do środka. Dobra. Czego się dowiedziałeś o ich zapasach? Odkryliśmy patrol wracający z młyna na północ z wioski. Mieli bardzo dużo zbóż i chleba. Zatrzymali się na drodze i czekali praktycznie jedną klepsydrę. Później inny wóz do nich dołączył i pojechali dalej. Jaka była straż tych karawan? Lekko uzbrojona mojej straży, ale byli bardzo... lekko uzbrojona, mój panie, i nie, jakby nie przejmowali się niczym. Atak na karawanę powinien być łatwy. Nie, to na nic się nie zda. Wtedy następnym razem wyślą więcej strażników. Ponieważ będą wiedzieli, że ich celujemy. Problem musimy rozwiązać wśród korzeni. Porozmawiam z młynarzem i drwalami. Okej, mamy pierwszy quest. To możesz powiedzieć mi o ich obronie. A, obrona, tak. Są... Mój panie, to więc... są magikami. Magikami? Jest tam pewnego rodzaju bariera, która otacza cały obóz. Jak już przejdziesz... jeżeli przejdziesz, to twoje wnętrzności coś tam się, i coś dziwnego się robi z twoim mózgiem. Olen dostał bardzo mocno. Jest na zewnątrz, w namiocie leczącego, healer. Jejku, brakuje mi słów, przepraszam. Uzdrowiciela. Myślę, że mógł powiedzieć nam więcej.
jeżeli będzie w stanie mówić. Czy jest jeszcze coś, co możemy powiedzieć? Nic więcej. Jeżeli chodzi o ich garnizon, coś tam sobie chronią, bla bla bla, ludzie w mieście nie lubią tych ludzi. Okej, to też może być spoko. Dobra, dlaczego wróciłeś tak szybko? To przez Olena, mój panie. Znalazłem go na krawędzi obozu. Był bardzo ranny i przyniosłem go z portem do obozu. Nie mógł chodzić sam i ledwo mówi. Powiedział mi tylko o barierze. Dobra, porozmawiamy. Świetnie. Okej, dobra, czyli jesteśmy jakimś... O, mogę coś tutaj... Coś tu jest? Nie, to ja. Skrzynia. Mamy skrzynię. Weźmy wszystko. Czyli jesteśmy... O, bardzo przyjemnie to wygląda. Powiem wam, że tak trochę... No, podoba mi się. Przypomina mi ten taki styl trochę taki Polanie. Nie wiem, czy graliście kiedyś Night Shift. O, jest jakiś dziennik jeszcze. Okej, tu są spisywane wszystkie lore, wydarzenia. Wszystko już pootwierane jest? Było? Tutaj skrzynie były. Kamera się obraca, bardzo fajnie. Dobra, wychodzimy po prostu. Czyli jesteśmy generałem. Cronan, Frozen Lands. Na południu pustynia, na górze, na północy góry, fajnie. F. Okej. F, żeby to szybko podnieść wszystko. Rozglądajmy się, co tu mamy. Możemy gotować. Okej. Już mi się podoba. Namiot Czarnoksiężnika. Złodziej Julia. Lancer Eira. I Kingsman Mateusz. Rozmawiajmy z tym lekarzem. Nie pogada. A z tobą? Kwatermistrz? Okej. Przedmioty mają różną kolorystykę. O, lubię to. Ja widocznie widzę, że noszę heavy armor, więc to na razie zostawiam. Sztylet też. Okej, ale coś tu pozdobywaliśmy, czyli z tobą nic. Dobra. Kobieta cię wita. Mile cię wita. Ukłoniła się. I uderzyła w swoją broń. Czemu może mi powiedzieć o swoich umiejętnościach, Sofia? Jestem bitewnym klerykiem w służbie Atys. Moje słowa leczą. Może nie są tak silne, nie są tak potężne jak te twoich kompanionów, ale również jestem w stanie walczyć. Co może mi powiedzieć o Nulbarak? Wydaje mi się, że jest jak powiedziała Priorokini, mój generale. Modlę się do Atys. Dołącz do mnie, Sofia. Świetnie. Zostałem Sofię. Ranger. Lancer. Ja chyba muszę sobie... Dobra, tu są ludzie, którzy mogą się do mnie dołączyć, na to wygląda. Dobra, czyli mam tak. Ja jestem jakimś... Pokażcie mi postać moją. Ja jestem Sentinel, level 30. Dobra, czyli ja jestem Sentinel. Mogę sobie jeszcze tutaj zerknąć. Kampania, Party Formation. Czyli jeszcze cztery osoby. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkich wezmę. Ranger Valdar. Co myślisz o tych ziemiach? Okej. O twoich zdolnościach, powiedz mi. Nie ma terenu, którego nie jestem w stanie przekroczyć. I nie ma... I żadna człowiek ani bestia nie uniknie moich strzał. Nie ma sekretów, które się przede mną chowają i śladów, których zgubię. Weźmy. Ranger nam się przyda. Okej. Czyli jednak mogłem tylko trzech mieć, czyli ci się schowali. No dobra, no to zerknijmy na to party. Party Formation. W takim razie inaczej bym to poustawiał. Okej, tak będziemy chodzić.
Dobra, on będzie... nie tak, ja bym chciał na odwrót trochę. Party formation. Czekaj, czy ja muszę odblokować pewne rzeczy. O, to. Coś takiego niech będzie. Okej, idziemy do tego radnego żołnierza, Oleka. Skaucie Oleń, czy możesz mnie słyszeć? Czy słyszysz mnie? Mój panie, widziałem to. Kiedy przeszedłem przez barierę i ból. Wyglądało jakby moje, jakby mój mózg, jakby wszystko mi eksplodowało. Ale udało mi się przedrzeć i widziałem, i zobaczyłem to. Co? Co zobaczyłeś? Widziałem to, mój panie. U podnóży wieży. To było piękne i przerażające. To było... Co zobaczyłeś leżącego przy wieży? Co znaleźli Eleanie? Znaleźli. Ja również to znalazłem. Ale gdzie to położyłem? Pielęgniarko, widziałaś moją lunetę? Olen złapał cię za rękę. Mój panie. Eloani nie są ranieni przez tą barierę. Najprawdopodobniej nie widzieli to, co ja widziałem. Dlaczego oni są zaślepieni? On coś tak bredzi trochę. Nie za bardzo wiem, co tam się wydarzyło. Wejdźmy do czarnoksiężnika. Co mi powie czarnoksiężnik? Mamy za... Mi się podoba. Recepta. Dużo rzeczy podnosimy. Książka jakaś. Recepty alchemiczne również. Mogę tworzyć mikstury. Bo zebrałem trochę. No to stwórzmy mikstury leczenia. 5. Od razu robimy. Dwie mikstury, które hamują... Jedną mogę zrobić, która hamuje 5 staków krwawienia. Ja tylko sobie coś zerknę. A nie mam tutaj settingsów. Dostałem w mailu od nich, ale nie sprawdzałem. Chodzi mi o to, czy jest podświetlanie przedmiotów jakieś, ale to czasem się dowiemy. Najwyżej będę się po prostu bardziej rozglądał. Okej, okay. A jest na tab. Quartermaster. Dobra, zadania teraz. I... Nie zadania. Ty masz łuk. Używasz łuku i masz fajny ten łuk. Ty używasz młot i księga. Codex of Summoning? Okej. Okay. Dobra. Spodnie. Twoje są lepsze. Te są bardziej dla jakiegoś... Może dla ciebie bardziej by pasowały, ale też nie. Ale dobra. Teraz tak, mapa. O, ale dużo questów jest. Teraz jestem tutaj, a tu jest jakaś jaskinia. Tu jest jakaś jaskinia. Dobrze, idę, w złym kierunku idę. Ta jaskinia jest tam. Tak. Zerknijmy do tej jaskini. Tutaj. I już mam swobodny wybór. Ja jestem wrzucony gdzieś w sam środek historii, dlatego nie ma żadnego tutorialu ani niczego. Ale jak do tej jaskini wejść? Może jakiejś percepcji muszę użyć? Albo ta jaskinia jest na górze. W tym razie chcę się tu na pewno rozejrzeć. Próbujmy się dostać na górę. Wiem, że questy questami, ale trochę eksploracji się przyda. Bardzo fajnie ta graficzka wygląda. Trochę tak Warcraftowo. Trochę, ale przyjemnie. Myślałem, że będzie to zbyt cukierkowe, jak widziałem na screenach. Ale może dlatego, że widziałem takich niebieskich, dużo towarzysza. To jest wszystko na czerwono, więc możliwe, że od tej wersji, którą oglądałem na screenach, to dużo się zmieniło. O, jagódki jakieś.
I jest wejście do tej jaskini. Dobra. F5, zapis tak. F5 idziemy. To podnoszę, to tutaj można. O! Fajnie, że jest skrót na podnoszenie tego. Tyle? Myślałem, że będzie jakiś przeciwnik. A tu tylko tyle. Szkoda. Znaczy tylko, no, bo zebrałem dużo rzeczy. Bardzo powiem wam, że jest przyjemny feeling, że co robię, co klikam, to ta postać to robi i się nie blokuje nigdzie, tak przynajmniej na razie. Jak na wczesną wersję, jestem bardzo zadowolony, bo to czego nienawidzę w grach, że jak klikam, a postać robi mi coś zupełnie innego, gdzieś się blokuje, coś tutaj. Często wczesne wersje mają z tym problem właśnie. Okej. Okay. Wieża zwiadowcza. Chodźmy do wieży zwiadowczej. Zwiadowczej. Chodźmy tam. Robaki, które były w tym, i kości, i mięso dzika wzięliśmy. Nie wiem, czy tak zbieram wszystko, czy mi starczy miejsca. Najwyżej pójdziemy... I jest pierwsza walka, mamy dwa dziki. Okej, tak jak wam mówiłem, walka turowa. I teraz tak, widzę, że są punkty akcji. I już u góry widzę, jak za daleko pójdę. Mam trzy punkty akcji. Ile atak mi bierze punktów akcji? Nie jest napisane, więc pewnie jeden. Tak, widzę teraz, jeden. Jeden punkt akcji bierze mi atak. Jeżeli się ruszę, to bierze mi jeden. Na żółtym już mi bierze dwa, a trzy też jest na żółtym. Dobra. Czy możesz zaatakować młotkiem tego? Nie może, musimy najpierw podejść. To podejdziemy, to ci zabierze jeden punkcik. Teraz jedyneczka. Dobra. Aha, jeszcze raz mogę. Dokładnie. I jest fajnie, jest bonus za obrażenia od boku. Jeszcze kryt leciał. Ty możesz od razu strzelić. Jakieś krwawionko weszło? Nie. Dobra, jednego dzika już się pozbyliśmy. Teraz ja podejdę sobie. I atakujemy. Coś mnie uderzył, coś mnie trafił. Krytyczne obrażenia. Teraz tak, czy ty nie masz innych skilli leczenia? Na razie chyba nie mam. A ja w ogóle muszę się rozejrzeć. Powiedz mi weszło? Nie, zmniejszenie armoru. Muszę zobaczyć, czy ja nie mam do rozdania jakieś skilli. A, na linii muszę zejść. Teraz, mogę skela strzelić, bo musiałem się przesunąć. Żył jeszcze. Teraz go do... O, drugi atak. Dobra, pokonany dzikor. Także jak widzicie, walka przyjemna, standardowa, muszę powiedzieć. Widzicie, tu można rozbić obóz. Party formation, journal, inventory. Nie. Abilities. O, właśnie. Mam 8 punktów do rozdania. No i widzicie. To jest atak. Banner of Magic. Zwiększa siłę i zręczność. No to siła dla mnie, zręczność dla mojego rangera. Take cover. Okej, czyli jeśli podniosę tarczę, to każę swojemu jakiemuś bohaterowi schować się. Okej, uderz. I zwołaj do siebie na dwie tury. To się na pewno przyda, bo to jest fajne dla tego tanka. Mogę rzucić w kogoś bronią. Okej, Warcry, czyli krzyk, który zwiększa... Weźmy sobie ten krzyk, który zwiększa zbroję i jeszcze inicjatywę na trzy tury. To jest leczenie, to chyba się nie przyda. O, to jest fajne. Zadam obrażenia przeciwnikowi i zamienię pozycję w walce, w kolejce. Na slot niżej, jak jest teraz. Okej. Okay. Ale muszę to wziąć, żeby na przykład wziąć Stalwarta. Stalwart jest spoko, a tutaj? Okej, okay, a to redukuje wszyscy przeciwnicy dookoła jego. To jest debuff, a to jest buff. Buff na mnie, a to debuff przeciwników.
to działa na naszych. Aha. Ja bardzo chcę iść... Może tak, zrobimy to. Że dwie bronie będę mógł nosić. Dobra, podejdźmy tutaj. I tu są jakieś rzeczy, które... Tu jest atak. I teraz to. Tutaj trzeba mieć tarczę. Tutaj też tarcza. Okej. Okay. Wszyscy dookoła otrzymają obronę i jeszcze usuwam im jakieś negatywne efekty. Okej. Okay. Tutaj oznaczam cel i jeżeli ktoś mnie atakuje, to ja zbieram te obrażenia na siebie. Okej, to będzie skok z tarczą, skaczę z tarczą i uderzam takim solidnym uderzeniem. Dobra, tu mamy tego, jak wziąłem to, to sobie weźmy tego stalwarta. I tutaj jeszcze. Dobra, dużo tych skilli mamy. Ja mam wymaksowane postaci w sumie też dlatego. O, leczy członka. Okej, okay. Tutaj wzmacniam sobie topór, a tutaj Orb of Light. Tutaj jest jakiś strzał, tutaj jest leczenie wszystkich. Leczenie wszystkich. Shield of Faith, Heart and Self, bariera. Kleryk bitewny poświęca 80% swojego życia. I rzuca eksplozję, która leczy wszystkich na polu bitwy, wszystkich naszych. I jeszcze otrzyma później, ale on otrzymuje jeszcze boost na tym. To jest spoko. To jest bardzo spoko. Boost do zbroi. Leczenie na siebie. Lifesteal? Nie. Okej, okay, regeneruje manę, medytacja, to się przyda. W porządku. I jeszcze ty, Vildar. Ty, ja chcę jak najwięcej strzałów. Potężny cios, który bierze wszystkie punkty akcji. Weźmy to. Ognista strzała czy lodowa? Beresh na pewno weźmy. Hail of Arrows. Albo można stunować kogoś. Tak, to i Arrow Bomb weźmy. Nie będę szedł w to, pójdę w te. Lucky Shot też byłby spoko. Okej. Okay. Ślady. O, jeżeli postawię na kimś właśnie ślad, to wszyscy dostaną zwiększone obrażenie na jeden atak. Mercy Shot, który leczy również. Spoko. Czyli będę mógł w stanie zadać obrażenia z powrotem, jeszcze jak trucizna jest. Call of the Hunt. Czasem nakryta sobie buffuje, a tutaj przyzywam wilka. Ja chcę przyzwanie wilka. Okej. Okay. No i teraz, co tu jest? Aha, tu jeszcze mamy ten buffek na 3 tury. W porządku. To na następną walkę będzie działało pewnie jeszcze. O, co to jest? Do robienia tych recepty do mikstur, to są wspaniale. Srebro zbierzmy. I jest ta wieża strażnica. O, ktoś mi się tu zgubił? Dziwne. A już jest jednak pierwszy taki gliczyk, o którym mówiłem, że nie ma. Okej, dostaliśmy bawki i tyle? Okej, tu była tylko kapliczka, która nas zbuffowała. O! Niedźwiedź! Mamy niedźwiedzia. A, i patrzcie teraz. Dobra, medytacja, nie? Sanctuary.
Field of Faith, Reconning. Na razie to. I rzućmy Orb of Light. Musi podejść. Poczekam sobie. Da się poczekać, czy jest ten? Okej. Okay. To może ten shield? Nie mogę. Medytację mogę zrobić. Sobie. Mógłbym się na niego rzucić. Ja chyba też poczekam. Stanę sobie z tej strony. Tutaj. A ty od razu strzel. Baraż. Nie, ja bym chciał, żebyś strzelił precyzyjnym strzałem. Albo pin down. Niestety. Nie jestem w stanie tego zrobić. Dwa action pointsy kosztuje, jest na granicy. No to po prostu precyzyjny strzał. Teraz on. Podszedł. Dobra. Teraz to, co mogę zrobić. Orb of Light na niego. Duże obrażenia. Challenging push. Dawaj. I dawaj. Teraz ty. Pin down, to się nie uda. Pokaż mi tego wilka. Wilkołaka. Zaatakował tego. A ja go wyleczę. Przerwijmy twoją turę. Twoją też przerwijmy, bo chcę zobaczyć wilka w akcji. Okej. Okay. On jeszcze za mną biega. A, myślałem, że za mną będzie biegał. Świetnie, zbieramy to. Jest eksploracja, to mi się strasznie podoba. Uwielbiam w grach eksplorować. Jak zazwyczaj mam jakąś coś do zrobienia, to najpierw sobie... tu jest kolejna jaskina, idziemy tam. Najpierw sobie zawsze zbieram rzeczy. Do każdej ściany się lubię przykleić w tego typu grach. Zebrać. Srebro. Zobaczmy. A nie, bo tu... Co tu się stało? A nie, to nasz żołnierz leży. A to jest blacksmith, tak? Tak, mógłby... Można robić sobie... Crafting jest świetnie, dobra. Ja jestem... Jeszcze ma miejsce. Jeszcze ma miejsce. To biegniemy dalej. Oczywiście, że biegniemy dalej. Ale jestem zajarany na tę giereczkę. Tak przyjemnie mi się gra. Wiadomo, że jakby, ja nie lubię grać jakimiś takimi wykokszonymi postaciami, jak to jest teraz. Wolę ten progres. No ale to wiadomo, demko prasowe chcieli, żebyśmy sobie przetestowali te skille i to wszystko, co ma gra do zaoferowania. Więc zrozumiałe. Robak jakiś leży. I tu druga jaskina gdzieś jest, nie? Trzeba ją znaleźć, wejście w sensie. Tu chyba byłem. Tą książkę znalazłem. Nie jest wejście do jaskini? Nie. Może od drugiej strony gdzieś będzie. Rzeczywiście. To zobaczmy z drugiej strony. Trzeba to znaleźć. No jak na giereczkę we wczesnym dostępie, to jest wersja jakieś 0.20 coś, więc tu naprawdę dużo, jeszcze dużo zmian będzie. Ale... Gameplayowo naprawdę solidnie. Czy może jakiś voice acting dojdzie, nie? Chociaż czytanie też nie jest złe, ale no. Bardzo mi się już to podoba. To chwili. Pozbieramy sobie wszystko, zobaczymy też pewnie jak crafting wygląda. I jaki tu, czy to jest jakiś raid na wydropienie legendarnego przedmiotu, bo strzelam, że albo trzeba mieć jakąś receptę na lepszy, bo to jest, widzicie, uncommon, mam zielone przedmioty, ale tutaj kilka postaci miało niebieskie, nawet niebieskie, widzicie? Więc albo jest raid na wydropienie lepszego, o lepszego tieru, albo trzeba mieć... co tu jest? Albo trzeba mieć jakieś specjalne... Zniszczmy te skrzynki. Albo trzeba mieć specjalne... Przepisy. To jest ta.
Czy ja jestem w tym młynie, o którym oni mówili, że się zaopatrywali i miałem z ludźmi pogadać w tym młynie, czy nie bardzo? Chyba nie, to nie jest ten młyn. Wszystko to już wszystko. Trading Refugee, jest gdzieś tutaj. Trading Refugee. Handlarz uchodźca. Ale nie widzę, tam nikogo nie było. Ale jest kolejny outpost. Zobaczmy. Mamy kolejny outpostik. Tyle, nic tutaj nie ma. Kwiatki jakieś. Stoneflower. Stoneflower, kamienne kwiaty. Tam coś jest. Small orange gem. Jakiś kryształ. Krowy. Mamy krowy. Mogę pogadać z krową? Nie! No przecież... dobra, to już weźmy to mięso. Zaznaczone jest zupełnie co innego. Zaznaczone jest znaczek rozmowy. Halo, policja. Oszukali mnie. Co to ma być? Dobra, tutaj do tej jaskini gdzieś powinno się pewnie wejść jakoś. O, jest. Coś tam mamy. I tam coś się będzie działo. Gobliny! Gobliny, no to zawalczmy z nimi. Ile tych goblinów jest? No trochę jest. Dobra, ja sobie poczekam. Kolejny dobieg w ogóle, widzę. Posiłki, tak, reinforcements. Precision Arrow, Barrage. Nie mam fokusu. A, bo mam tylko jedną. Jeden fokus. Dlaczego tak? Muszę sobie nabić fokus czymś. Generate 30 fokus. Mam... okej. Okay. Narzućmy na siebie buffa. Nie mogę na siebie. Rzucę na ciebie. I tu 30 fokusu zgenerowało. Konsumuję energię. Konsumuję fokus. Okej. Okay. Ty wyglądasz mi na warrior, a ty też warrior. Dobra, ciebie przyszpilimy. Nie może się ruszyć. Ach. O ty. Raz. A zobaczmy po prostu, jak to działa. Takiego. O ty. Dawaj, Orb of Light. Ten oberwał, ten nie? Myślałem, że obu trafię. Patrzcie go. Krytyczny cios, dobra. Aha. I chyba mamy pierwszego buga. A to wygląda, że coś się gra zwiesiła. A load game, autosaving. Okej, wczytajmy ten autosave tutaj. No i gra się zwiesiła.
Pierwsza zwiecha po ilu? 35 minutach grania. Jestem od pokonania dzika i tego niedźwiedzia. Okej, okay. Czyli kawałek stąd. No dobra. Zmierzamy w tym samym kierunku, w którym byłem. Postaram się pójść tak samo, żeby zebrać większość tych samych rzeczy. Powiedzcie, moi drodzy, ale to było na tyle w tym odcineczku. Oczywiście rozegramy sobie całe demko, więc niedługo możecie spodziewać się kolejnych. Myślę, że jak to obejrzycie, to po godzince już będzie kolejny. Dzięki wam bardzo. Dajcie mi znać, co sądzicie o giereczce i czy na nią czekacie. Linki macie w opisie, zerknijcie sobie, poczytajcie więcej. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie do mnie w komentarzach. Odpowiem. Jeżeli nie będę potrafił, to mogę skontaktować się z twórcami w waszym imieniu. Także dzięki wam bardzo. Do zobaczonka. Cześć.